Gościem drugiej części konferencji jest Paweł Łusiak. Cześć Paweł. Cześć, witam. Pytania do ciebie. Zaczynam od pierwszego. Czy przymusowa przerwa w rozgrywkach i zakażenia w zespole będą miały wpływ na waszą postawę w sobotę? Miejmy nadzieję, że nie, że zagramy dobry mecz i wszystko będzie dobrze, aczkolwiek to wszystko wyjdzie w praniu i okaże się w sobotę. Tyszanie zdobyli na wiosnę 11 punktów i dali sygnał, że nie rezygnują z walki o awans do ekstraklasy. Jak oceniasz tych rywali? No na pewno to jest mocna ekipa, ale wiemy, że pierwsza liga jest wyrównana i tutaj każdy może z każdym zwyciężyć. Tak samo pokazaliśmy my, że możemy wygrać z wiceliderem i tak samo możemy wygrać z Tychami i do tego będziemy dążyć w sobotę. Okej. Zdobyliście 7 punktów z rzędu. Atmosfera w szatni z pewnością się poprawiła. Tak, jasne. Każdy jest szczęśliwy, gdy nie przegrywasz meczów i grasz na zero z tyłu, no to na pewno cieszy i każdy jest zadowolony. W ostatnim meczu z Miedzią Legnica dałeś dobrą zmianę i byłeś bliski strzelania bramki. Czy czujesz, że twoja forma wzrasta i niebawem będziemy mogli cię oglądać na boisku tak często jak na początku sezonu? Mam taką nadzieję i ciężko pracuję na treningach, żeby tak było. Cały czas próbuję dawać sygnały trenerowi i cały czas będę się starał jak najlepiej grać, żeby później wychodzić w pierwszym składzie. Dobra. Ostatnie pytanie. Czy przerwa, przymusowa przerwa i ten nierozegrany mecz z Termaliką Nieciecza wpłynął jakkolwiek na wasze przygotowania do następnego meczu z GKS-em Tychy, ale generalnie też do tego takiego rytmu meczowego. Czy to was w jakikolwiek sposób mogło z tego rytmu wybić? Troszeczkę na pewno, aczkolwiek nie patrzymy na to w taki sposób, że mogłoby nas to jakoś, nie wiem, rozluźnić, czy jakoś, nie wiem, moglibyśmy inaczej do tego podchodzić. Cały czas staramy się na maksa trenować i w każdym kolejnym meczu 3 punkty zdobywać, tak? Tak jest, dziękujemy. Dziękuję. Państwa zachęcamy do kibicowania naszej drużynie w najbliższą sobotę od godziny 17. Transmisja niestety nie tym razem na Polsacie Sport, ale na IPLI. Zapraszamy do oglądania i kibicowania.